Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie kolejny filmik pod tytułem Zakupy w GoTroniku. Kupiłem sobie parę rzeczy, które Wam chcę pokazać przy okazji. Może kogoś coś zainteresuje. Pierwszą taką zarąbistą sprawą będzie coś takiego. Takie buteleczki z zazownikiem. One są po prostu genialne. Ja sobie tutaj po prostu leję na przykład izopropanolu do takiej buteleczki. Nie muszę się targać gdzieś z jakąś butlą, żeby gdzieś coś tam, kurczę, przeczyścić. Taki prosty przykład. Załóżmy, że mam tutaj, no nie wiem, pokażę Wam na najprostszym przykładzie, żeby sobie wyczyścić taką tutaj przejściówkę, tak? Biorę sobie, parę razy naciskam, już jest tutaj ten izopropanol, no i sobie czyszczę elegancko jakieś tam rzeczy, nie? Oczywiście można do tego celu użyć sobie jakiegoś pędzelka, że naciśniemy, widzicie, że wypłynęło troszeczkę, pędzelkiem sobie zamoczycie, no i coś tam czyścicie, nie? Naprawdę, jeden z lepszych takich, jedno z lepsze, jakby to powiedzieć, akcesoriów na wyposażeniu warsztatu elektronicznego w domu. I zakupiłem sobie dwie dodatkowe takie buteleczki, 200 ml. Jedna jest identyczna jak ta, a druga natomiast już się różni, bo jest inny kolor. No i też obudowa jest troszeczkę inna, bo tutaj pisze coś na niej, Static Safe, coś takiego. Jeżeli sobie porównamy, to mamy tutaj na jednej butelce miarkę do 200 ml, czyli tej po lewej. No a ta niebieska tylko ma taki napis Static Safe. No i działa to przezarąbiście. Jakby ktoś był ciekawy, jak wygląda w środku, no to to jest coś takiego, rurka, która zapodaje nam tutaj płyn na górę. Zobaczmy sobie jeszcze w tej. Bardzo podobne, praktycznie to samo. W niebieskiej może nie będzie widać chyba tak dokładnie. O, mamy nawet tutaj miarkę, ile jest tych mililitrów, 150. No i tutaj będzie chyba 200 już na końcu. I powiem Wam, że no w białej jest chyba lepiej, bo widzicie, ile macie tego płynu nalanego. W niebieskiej nie wiem, jak to będzie wyglądało. No ale dwie dodatkowe już są takie, także tutaj sobie na przykład naleję jakiegoś innego płynu, albo mogę rozcieńczyć, że będę miał w drugim pojemniczku 50 do 50 stosunek na przykład izopropanolu, nie izopropanolu, przepraszam. Jezu, zapomniałem już, jak to się nazywa. IPY, nie? IPY z wodą destylowaną. Gdzieś ostatnio wyczytałem, że można mieszać takie płyny. Ktoś pisał, że chyba mieszał z wodą destylowaną w proporcji 90 do 10, czyli 90% alkoholu izopropylowego, no i 10% wody destylowanej. Słuchajcie, jak widzieliście, mogę sobie wytrzeć nawet biurko teraz z tym tą IPą. Pięknie wyciera, ładnie. Także to jest pierwsza kwestia. I jeżeli chodzi o zakup w GoTroniku, to ja już Wam pokazuję te buteleczki. Oczywiście wszystko podlinkuję do filmiku. Przełączmy się teraz na stronkę. Jak widzicie, taka butelka kosztuje ile? 18,90. No to ta drożej, bo powiem Wam, że ta przezroczysta kosztuje 10,50. A nawet nie zwróciłem na to uwagi, powiem Wam szczerze, bo wybierałem tak szybko z listy, co sobie tam wybrałem do obserwowania. No to spora jest różnica, prawie jeszcze raz tyle, także mógłbym zrobić tak, że po prostu kupić jeszcze jedną taką zamiast tej, nie? ESD. Nie wiem, coś tutaj ma, że jest butelka z antystatycznego HDPE. Aha, czyli tym się różni, nie? Stworzywa HDPE z dozownikiem 200 ml. Ciekawe, ile w tym jest prawdy, czy naprawdę to jest to samo, tylko inny kolor. No dobra, to są buteleczki, sobie zamkniemy je i teraz przejdziemy do następnego, do następnej rzeczy. I tu będzie taka malutka rozkmina. Słuchajcie, kupiłem takie czyściki do grotów, tym razem z miedzi. Jak robię
Do tej pory. Do tej pory szłem do gospodarczego. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. I kupowałem taki trzcinek metalowy do zmywaka. No i zobaczcie, on jest takie coś, nie? Jest motyw taki, że jak czyściłem na przykład jakiegoś grota, to wydaje mi się, że ten trzcinek metalowy może troszeczkę negatywnie wpływać na powierzchnię tego grota. I w tym celu kupiłem sobie właśnie specjalnie tym razem miedziane takie czyściki. Czym one się różnią? Powiem wam szczerze, no na pewno to jest miedź. To jest z miedzi, to jest z metalu jakiegoś. Także to chyba powinno być bardziej takie przyjazne dla grota, że nie powinno rysować jego powierzchni. Aczkolwiek struktura jest no niemal identyczna jak tego czyścika z gospodarczego. Także ile w tym jest prawdy, nie wiem, ale są komentarze, że lepiej używać miedzianych. Chyba też tak myślę. Dobra, to jeżeli chodzi o te czyściki z miedzi, sobie jeden odłożę, wymienię, tego już wyrzucę w zasadzie. Może nie wyrzucę, może go włożę po prostu. Będę musiał urwać do zlewozmywaka go położę i będę go używał, bo on jest jeszcze w dobrym stanie. Się to wypłucze wszystko, mam nadzieję. I sobie włożymy teraz ładnie tego miedzianego. Niektórzy robią tak, że wkładają do słoiczków jeszcze malutkich i wtedy sobie czyszczą tak w słoiku. Także to jest druga sprawa. Jeżeli chodzi o temat zakupów w Goutroniku, trzecią sprawą jest. Aha, jeszcze wam pokażę na stronce, ile w ogóle to kosztuje, jak wygląda i tak dalej. Mosiężny czyścik, 6,30, dwie sztuki wziąłem. Wkład miedziany. Tak tutaj pisze. Wióry mosiężne. Usuwa pozostałości syny i innych zabrudzeń z grota. Nie wymaga zwilżania wodą. Nie powoduje spadku temperatury grota, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej gąbki zwilżoną wodą. Duża trwałość wkładu. Ok. I wiecie co teraz taka rozkmina? Słuchajcie, taki trzcinek, jakby go nałożyć na. Załóżmy. Coś wam pokażę, coś mi teraz do głowy głupiego padło. Na jakby taki jakiś trzpień, który by się obracał w jakiejś obudowie. Tylko to musiało być jakoś fajnie zrobione. Wkładacie i wam czyści, tak, nie? Dobra, ale głupia rozkmina. Nie wiem, czy to by miało ręce i nogi. Przejdźmy sobie teraz do trzeciej rzeczy. Kupiłem jeszcze sobie takie krokodylki, tym razem wziąłem czarne, żeby było wiadomo, że to jest minus, a to jest plus. Po cztery sztuki z koloru. I sobie zaraz gdzieś tutaj je wymienię, bo mam zrobione tak, że są dwa białe i nieraz się zastanawiam, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Także warto sobie kupić to kolorami. Następną rzeczą, pamiętacie, jaką rewolucję zrobił ten taki długopis z włókna szklanego do czyszczenia. Zaraz wam pokażę dokładnie. Ja jeżeli go znajdę szybko, jest ok, dobrze. Mam fajnie posegregowane. To jest ten właśnie długopis z włókna szklanego, po angielsku fiberglass, coś takiego. No i do niego sobie kupiłem wkład, ponieważ jeżeli używamy go tutaj w tym, no to może nam się on skończyć. Jak widzicie, tutaj już mam tyle, no troszeczkę już się zużyło. Genialny jest do czyszczenia różnych tam ścieżek na płytkach PCB. Każdy, kto widział filmik, jak to działa, to chciał to kupić, z tego co widziałem. No i ten wkład kosztuje tam chyba 6 zł. Także też warto to wam pokazać, myślę. Następną rzeczą, która będzie, to będzie coś takiego.
Zakupiłem sobie kwas lutowniczy. Kiedyś miałem mniejszą jakby buteleczkę. On jest bardzo dobry do niklowanych powierzchni na przykład. Albo też można nim posmarować sobie jakieś tam kabelki, które trudno się lutuje cyną i ułatwia nam wtedy jakby troszeczkę lutowanie niektórych tam rzeczy, nie? AG, kwas lutowniczy, termopasty i żeby wam pokazać, jak to wygląda w Goutroniku, kwas lutowniczy to jest coś takiego. Tutaj zdjęcie oni mają troszeczkę inne, bo jak widać butelka jest kwadratowa, a ja dostałem taką ładną, okrągłą. Ale to jest to samo, tak? Do lutowania trudno lutujących się powierzchni niklowanych. Czyli na przykład możemy użyć go też na lająkach jakichś, tak? Żeby nam ułatwiło lutowanie. Dobra, teraz od razu już wam pokażę tutaj uchwyt kabla czarny okrągły 10 mm. Kupiłem sobie to z tego względu, że to wygląda mniej więcej tak. Są różne rozmiary i kolory i tak dalej. I jak widzicie tutaj 100 sztuk takiego tego. Co będę chciał zrobić? Wykombinowałem sobie, że zrobię malutki cable management, czyli uporządkowanie kabli na biurku. I chyba sobie zrobię taki motyw, że kable takie jakieś do zasilacza, miernika, czy tam na przykład kable od ładowania telefonów sobie przymocuję gdzieś z boku biurka, tak żeby to było, żeby trzymało na przykład mi jakiś jeden kabel, tak? Na przykład 10 takich tych sobie tam gdzieś przybiję do biurka. No i będę jakoś montował ten kabelek, tylko zastanawiam się, no będę mógł włożyć prawdopodobnie tutaj od góry, przeciągnąć go i się wtedy wtyczka zatrzyma tutaj już na tej górze, tak? No bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład, zrobiłbym taki szybki test, czy to w ogóle się sprawdzi. Ale podejrzewam, że się sprawdzi. Chociaż różnie to może być. Bo nieraz mamy w głowie różne pomysły, które myślimy, że łatwo się wykona, a praktyka nam pokazuje całkowicie coś innego. Także coś takiego będzie. To chyba będzie trzymało taki kabel, nie? Przy biurku gdzieś. Wiecie, o co chodzi? On sobie będzie wisiał na przykład, nie? Czy to jest elastyczne? No trochę tak się wygina, także trzeba będzie jakoś to przemyśleć. I myślę, że będzie fajny sposób na montowanie kabli, albo nawet można sobie gdzieś na biurku zrobić jakieś takie korytarzyki, którymi będą biegły te kable przez to, nie? Nie będą wtedy latały po całym biurku. A mam trochę tego i powiem wam, że jak teraz sobie wstanę i tylko zobaczę na taki gruby kabel od HDMI-ka, no wejdzie bez problemu. W sam raz, elegancko. Także myślę, że dobrze, że wziąłem ten większy rozmiar, bo mówię, łapię nawet kabel od HDMI, taki gruby. Także to jest dobra rzecz. 100 sztuk. Myślę, że jedna z bardziej praktycznych rzeczy, które chyba dzisiaj kupiłem. Dobra, to teraz polećmy sobie następną rzecz. Następną rzeczą będzie, moi drodzy, przełączę się na Firefoxa, żeby wam to pokazać. I to będzie, co to to? To będzie to. Moduł sterownika silnika krokowego. UNL 2003 mini za 7,35 zł. I teraz wam powiem tak, nie do końca wiem, czy zrobiłem dobry zakup, czy to będzie pasowało do tego, co mam. Zaraz wam pokażę dokładniej, o co chodzi. Wyciągnę w tym celu sobie tutaj spod biurka parę silniczków krokowych, które dostałem w prezencie, oczywiście od użytkownika z YouTube'a. I dopiero będę zaczynał przygodę ze sterowaniem takich silniczków, także nie wiem, czy dobrze kupiłem, ale może się przydadzą do czegoś innego te układy, jeżeli by nie podpasowało. I tutaj mamy coś takiego, jakiś taki opis. Driver, sterownik UNL, umożliwia sterowanie silnikiem za pomocą mikrokontrolera oraz sygnalizuje nam stan poszczególnych kanałów diodami LED.
No okej. Okay. Napięcie znamionowe 5 do 12 V, czterokierunkowy wskaźnik sygnału, diody LED, złącza wejściowe i wyjściowe na listwie Gold Pin. No dobra, super fajnie. Tylko jeszcze jakbym wiedział, jak to podłączyć do tego silnika krokowego i tym sterować. A pokażę Wam teraz, o co dokładnie chodzi. Popatrzcie. Tu mam różne takie na przykład silniczki, które bym chciał wykorzystać do różnych tam projektów, bądź też się pobawić w sterowanie nimi. No naprawdę bardzo fajne silniki. Z tego co widać są no solidne na pewno. Naprawdę daje dużo, dużo możliwości zabawa takimi silnikami. Tutaj na przykład jakiś jest silniczek, który ma nazwę NMB MAT PM55L 048SPX5 Thailand. Ma ile pinów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pinów. Ten też ma sześć pinów. Tutaj, jeżeli chodzi o nazwę jego, to jest jakaś 6105AT3. Oki na górze. Tutaj mamy B180 4940A. No, widzicie, tu możecie nawet jakiś pasek taki kurcze założyć na ten, na tą końcówkę, który będzie coś tam napędzał. Trzeci silniczek to w ogóle jakiś taki kurcze, widać, że to jest z przekładnią jakąś. No, genialne. No, no naprawdę, no, te silniczki cholernie mnie kręcą, żeby się nimi pobawić. STH 39 D11 2602 1,8 deg step, czyli coś pewnie z obrotami, i 4,1 ohma. Number 198 93 G. Taki oto silniczek. Tym razem tutaj ma tylko cztery kabelki. No i chciałbym na pewno takim też posterować. Jeszcze pokażę Wam te wszystkie silniki, wyciągnę, bo trochę ich dostałem, naprawdę. Żeby już przy okazji tak pokazać je. To teraz zobaczmy sobie następny jakiś silniczek. O, tym razem okrągły. Pinów ma 6. I tutaj mamy na nim oznaczenie Stepping Motor Oki 7131AQ1. Made in China. Tutaj jakiś numer na nim. I powiem Wam tak. No 6 pinów. Następny silnik. Bardzo fajny silniczek, już widać. Ile pinów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pinów, czyli sześć kabelków. Też tutaj można nim sterować. No coś pięknego, no naprawdę. Tylko tutaj, żeby jakąś nazwę znaleźć, no niestety nie widać. Także z połączeniem. No nie potrafię jeszcze tak dobrze to tego wszystko rozkminić. Następny silnik to jest silnik stepper typu 17PU H018 G21 Minebea, coś takiego. Made in Thailand. Tym razem też cztery kabelki, czyli mamy dwa z czteroma kabelkami. Tak? No, dwa z czteroma kabelkami. Silniki. I też kurczę, widzicie jaki tutaj ma ten. No naprawdę bardzo fajne. Kurde, tak zastanawiam się ciągle, ile to projektów można wykonać na takich silniczkach, do czego je wykorzystać w ogóle, nie? Tutaj w ogóle jest jakiś silniczek z płytką od czegoś tam. Totalnie nie wiem. Chyba prawdopodobnie może od drukarki jakiejś 3D. Tu mamy jakieś takie oznaczenia. Nidec 14002815. Jakieś numery są. No i tutaj mamy Nidec 50M. Ja wam przeczytam 50M. W sumie na OBS-ie też widzę 50M 10 chyba BB 110.
DC 24 V. Ło kurczę, to już jest dużo. 24 V. Made in China. Nidec, taki kurczę tutaj. Dosyć spory. Z jakimś tutaj pewnie kontrolerem, który to wszystko zarządza. A co na nim pisze? Ja wbaczcie, wezmę sobie poza kadr i spróbuję to odszyfrować. A w zasadzie to mógłbym wrzucić pod mikroskop. Ale tutaj coś pisze 80 67 62 FV. Coś takiego. Jakiś taki ten. Także mamy, patrzcie się, ile silników do kontroli, do sterowania. No i pytanie, czy to podejdzie. Otwórzmy sobie jeszcze szybko na koniec tą paczuszkę malutką. Zobaczcie, coś takiego malutkie dosyć, nie? Tutaj mamy ile pinów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pinów. No kurczę, jeżeli to by podpasowało, załóżmy pod. Mam tutaj akurat jeden, taki, który ma 6 pinów i czy w ogóle tu wejdzie to? Nie, nie wejdzie. Niestety raster, raz, dwa, trzy, cztery jest. Raster tej wtyczki jest o wiele mniejszy niż rozstaw tych tutaj pinów. No ale jestem ciekawy, czy mógłbym tym sterować się z Arduino, tym silniczkiem, nie? Tutaj mamy z drugiej strony coś takiego. VCC GND. Tu chyba idą do Arduino z tej strony. VCC 1C, 2C, 3C, 4C. No i tam mamy też jakieś oznaczenia 4B, 3B, 2B, 1B. No, nie kumam jeszcze tego naprawdę. Wybaczcie mi, ale nie kumam jeszcze sterowania tymi silniczkami, także tu myślę, że będzie sporo fajnej zabawy. Okej, pozwólcie, że pochowam to wszystko. No i dobra, słuchajcie, jeszcze na koniec taki konwerter USB UART. Pokażę Wam dokładniej na Gotroniku, jak to wygląda. Coś takiego. Za 13 zł USB UART TTL, czyli do komunikacji przez USB-ka z jakimiś tam urządzeniami. Jestem ciekawy, ja go spróbuję wytestować z pewną rzeczą, z miernikiem tym właśnie, co kupiłem teraz w Gotronic, zasilaczem tym, co kupiłem, że do niego tam można podłączyć właśnie moduł Wi-Fi. Spróbuję go podłączyć właśnie przez ten układ USB TTL. Zobaczymy, czy coś tam wykryje. Jeżeli uda się przesłać jakoś dane z tego zasilacza do laptopa, komputera, do jakiegoś programu, obojętnie czego, żeby pokazywał, jakie są wartości na tym zasilaczu, no to wtedy będzie super sprawa. Chociaż wątpię, że mi się to uda, bo już próbowałem z modułami Wi-Fi pod USB podłączać, pod piny. I kończyło ci się to zawsze fiaskiem. Także to jest taki fajny bajerek, który będę chciał sobie przetestować. No ja już mam z zasilacza wyprowadzone te cztery kabelki do tego modułu Wi-Fi, także już nie będę musiał nic rozkręcać, żeby wam pokazać, jak to mnie, o co chodzi w ogóle. To chodzi o taki właśnie tutaj zasilacz. Staram się, ale ten kabel jest sztywny od tego zasilacza Dela. Zobaczcie, zasilacz DI, który ma tutaj już wyprowadzane z boku cztery kabelki, gdzie jest plus minus 5 V, znaczy minus i plus 5 V, no i dwa środkowe do komunikacji z tym modułem Wi-Fi. No zobaczymy, czy to uda się jakoś połączyć przez ten moduł TTL. Z Arduino oczywiście, tak? A czy z Arduino? No chyba tak, z Arduino. To będę musiał podpiąć do USB-ka. Tutaj podpiąć się do tych pinów. No i do
tego zasilacza jakoś się wpiąć. No jestem ciekaw, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Zobaczymy. I to było chyba na tyle. To jest wszystko, co miałem wam dzisiaj do pokazania. Także jak coś się komuś spodobało, to proszę zostawcie jakiś komentarz czy coś. No i jeszcze raz powiem. Polecam. Polecam, te pojemniczki są genialne. Także na tym zakończę. Trzymajcie się, pozdrawiam.